Czyli mamy parszę 42, parsza mitot, co się tłumaczy na pokolenia. Co tutaj z tego materiału, z tego fragmentu jesteśmy w stanie dla siebie w dzisiejszych czasach uzyskać? Bo tutaj jest też historia podboju, tak, ale tu jest pewna też nauka płynąca z zachowań, z postawy i tak dalej. I o to nam tutaj chodzi. Czy jakieś pytanie, tak, w związku z tym fragmentem? Jakiego typu śluby mogły te kobiety robić? Mi się wydaje, że sam tekst odpowiada, tylko oczywiście nie w tym miejscu, tylko to, co było na końcówce. No bo tekst poznański, tak, przekładu poznańskiego, tak to oddaje ten werset, bo trzeba by też od początku przeczytać, bo tu są mężczyźni, tak, kobiety, które są w jakichś relacjach, ale tutaj chyba w odpowiedzi jest najważniejszy ten trzeci werset przekładu poznańskiego, czyli złoży przysięgę, biorąc na siebie zobowiązanie, tak, tłumaczy i niech nie łamie słowa, ma wypełnić wszystko tak, jak to obiecał. Ten przekład tak to tłumaczy, biorąc na siebie zobowiązanie. Jak weźmiemy inne przekłady, trzeci tutaj, bo tutaj jest mała różnica w różnych przekładach. Dlatego mówię, że w tym przekładzie jest to werset trzeci. Na przykład, jeżeli weźmiemy warszawski przekład, jeżeli mężczyzna złoży panu ślub albo przysięgę, zobowiązując się do wstrzemięźliwości, to niech nie łamie swojego słowa, lecz wykona wszystko, co wychodzi z jego ust. Tu jest słowo wstrzemięźliwość. Wielu interpretatorów tego fragmentu skupia się na tym tłumaczeniu. Podobne tu używa Świadkowa. Wiąże się ślubem wstrzemięźliwości. Tysiąclatka jest o zobowiązaniu. Gdańska, obowiązek. Czyli tu już jest w Gdańskiej drugi werset, albo też przysięgę uczynił obowiązkiem, obowiązawszy duszę swoją. Tak jak powiedziałem, dużo światła rzuca ten 32 rozdział, gdzie ci Gibeonici i Rubenici, Gadyci i Rubenici, tak? Mamy to stwierdzenie w 22 wersecie, wróćmy do poznańskiej. Tu Mojżesz mówi, a jeżeli wrócicie dopiero wówczas, gdy ta ziemia zostanie poddana Jahwe, będziecie wolni od zobowiązania wobec Jahwe i Izraela, a ziemia ta stanie się waszym dziedzictwem przed Jahwe. Bądź się zobowiązali, że chcą tą ziemię, na której stacjonują, dziedzictwo już teraz objąć. I Mojżesz tutaj argumentuje, tak, że no, jak zostaniecie, to znowu Bóg się obruszy na was, bo jakby zniechęcicie pozostałe plemiona do podbicia, zajęcia tej ziemi, którą Bóg dał. I oni tutaj wypowiadają, że zobowiązują się, jak tutaj zabezpieczą dla bydła i dla rodzin miejsce, to zobowiązują się, że zbrojnie wyruszą. Zresztą on tu jeszcze ten przekład mówi, nie patrzyłem jak w innym, oni jeszcze tu używają sformułowania na czele, czyli w tej pierwszej linii walk. Gdzieś to, jak czytałem, to oni tak to powiedzieli, ale nie znajdę, nie mam zaznaczone, że jeszcze na czele, czyli w tych najbardziej niebezpiecznym w boju miejscu. No i Mojżesz to kwituje tym, że jak to wypełnią,
to będą wolni od tego zobowiązania. I wracając od tego przysięgi, od tego ślubu, bo tutaj też jeszcze trzeba by powiedzieć, że tutaj nie mamy w ogóle mowy o ślubie naziratu. Tam to jest konkretne przepisy, chociaż są pewne cechy wspólne tych obu ślubów. Tam mamy konkretne wytyczne w tym ślubie naziratu, jak się ten ślub kończy, też konkretne wytyczne. Natomiast cechą wspólną jest, że ślubujący ma dochować tego ślubu. Bez, w zasadzie chodzi tu głównie o mężczyznę, tak? Bez żadnych ale, że coś się zmieniło i tak dalej, rozmyślił się lub co innego. No można powiedzieć, że ten ślub naziratu bardziej restrykcyjny, bo tam jeżeli dotknął się zmarłego lub cośkolwiek, to bieg ten ślub naziratu od początku, bo ślub naziratu był w zasadzie czasowy, tak można by nazwać, ujęty w czasie, natomiast ten ślub tutaj jest co do rzeczy, czyli do wykonania czegoś, tak to rozumiem, ta różnica. I pytanie było, na czym polegał ten ślub kobiety, tak? No pewnie też na jakichś zobowiązaniach. Trudno powiedzieć, jakie zobowiązania, bo tutaj też jest mowa o kobiecie, która za mąż wyszła i te śluby były jeszcze przed stanem małżeńskim. I mąż, dowiedziawszy się, może ten ślub rozwiązać. Trudno tutaj domniemywać, jakie to są zobowiązania. No, samo słowo zobowiązanie jest uniwersalne, czyli do jakiegoś zobowiązania. No na pewno tutaj jakieś niebałwochwalcze zobowiązanie, tak? Że zostanie kapłanką midianicką, czy jakimś tam molocha, czy czegoś. Jest tutaj główna zasada, że nie można sobie od tak takiego ślubowania, bo to jest tu jest bardzo uściślone dla mężczyzny, ale to też wynika z tego, że to są śluby wobec Jahwe złożone jako nie do niego, tylko jako poświadczające. On jest tym świadkiem tego ślubu. Tak to rozumiem. I prawdopodobnie tutaj kobieta też te śluby wobec Jahwe, bo tradycyjny judaizm to interpretuje jako wszystkie zobowiązania. Czyli na przykład jak ktoś mówi, że pójdę do ciebie w środę o 14, to jest już to zobowiązanie i taki ślub i to masz wypełnić. Oczywiście tak, ale nie w kwestii ślubu, tylko w kwestii twojej wiarygodności, twojego słowa, które powinno być, tak jak Jeszua powiedział, niech twoje tak będzie tak. Nic ponadto. Chociaż tam trochę jest też w innym kontekście to wypowiedziane. Nasze słowa mają być wiarygodne. Czyli jeżeli mówimy, że coś zrobimy, czy coś zobowiązujemy się, to tak ma być. Tutaj w tej sytuacji Gadytów i Rubenitów to było wolą najwyższego, prawem można powiedzieć, że mają oni całą tą ziemię podbić i tutaj no Mojżesz dobrze to zauważył, że oni jakby chcą się wymiksować trochę, że wszyscy walczyli, cały lud walczył na podbicie tych ziem, a oni jakby w pewnym sensie nie chcą iść dalej podbijać tych ziem, czyli chcą uniknąć jakichś szkód. I ich postawa jest też wymowna. Czują tą jedność z pozostałymi plemionami i zobowiązują się do tego. To jest długie zobowiązanie i no, bym powiedział szacunek dla nich, że tak postanowili i prawidłowo postanowili. Zgodnie ze wszystkim, co Mojżesz powiedział i zgodnie ze wszystkim, co Bóg przez Mojżesza powiedział.
dotyczące tej ziemi i tego dziedzictwa i wszystkich obietnic danych jeszcze Abrahamowi. Tu chciałbym zauważyć, że ten ślub kobiety to nie jest nazirat. Przede wszystkim. Jakieś zobowiązanie wobec kogoś, nie wiem, że... Nie, trudno mi powiedzieć, jakie to zobowiązania są. Ja wiem, że mam swoje zobowiązania, które, jak sobie przypomnę, mimo że nie znałem tego prawa wcześniej, jak jakieś takie w sercu swoim wypowiedziałem, ale jak czytam ten fragment, zawsze mi się to przypomina i chcę być wierny temu, co postanowiłem w swoim sercu, a jest to podążanie drogą tą, którą Bóg mi wyznaczy. Gdzie można powiedzieć, w mojej sytuacji, w pewnym okresie ateista, wierzący w UFO i tak dalej, ufolutki i kreację, w sensie nie kreację, tylko darwinowską ewolucję i tak dalej, to gdy zacząłem poznawać drogi wiekuistego, było to dla mnie jakąś sytuacją, jakimś przyrzeczeniem i przypominam sobie to za każdym razem, bo jak słucham czasami jakieś wypowiedzi, które przywołują tamten okres czasu ateizmu, to ślubowałem w chwilach jakiejś zadumy, czy jakiś, nie chcę tu mówić wątpliwości, bo nie mam wątpliwości, że podążam właściwą drogą, ale czasami jakieś w człowieku odzywają się dziwne rzeczy z tego świata i dobrze jest właśnie pamiętać o takich swoich ślubach. Nie wyłamywać się z nich. Albo nie być chwiejny, tak? Czyli no, odpuszczam sobie, a później błagać Boga, że no, ślubowałem i tak dalej. Jakieś zobowiązania, nie wiem, może jakieś finansowe, bo tutaj wszyscy się skupiają na tej wstrzemięźliwości. Prąd w kierunku jakiegoś celibatu i tak dalej, czy męskiego, czy damskiego. Bo nie wiem, czy to jest właściwa droga, no bo załóżmy, że kobieta ślubowała, że będzie dziewicą i co? I ojciec wydaje ją za mąż i co? No to z racji już tego władztwa ojca ten ślub jest nieważny i co tutaj ma mąż mówić? Co? Zbliżenie ślubne, żona powie, no nie, ja ślubowałam wstrzemięźliwość płciową i tak dalej, no już mąż ma prawo do potomstwa, do zbliżenia do swojej żony. To jest prawo podstawowe i tutaj, no w ogóle zakładając zresztą z samych założeń, że pewne śluby, które są sprzeczne z wolą najwyższego, tak jak powiedziałem wcześniej, mąż czy żona ma prawo do potomstwa, no jak ten ślub godzi w to, no bo jeżeli ktoś jest sam, no to jeżeli wstrzemięźliwość taką fizyczną, seksualną sobie ślubuje, no to okej, okay, no dobra, to jest jego sprawa. Ale w takich sytuacjach, no to jest raczej sprzeczny taki ślub z prawem najwyższego. To on sam w sobie jest, uważam, nieważny. I teraz żona, kobieta, tak, bo tutaj trzeba uślisić, bo tu jest ściśle mowa o żonie lub kobiecie zależnej od mężczyzny, czyli jak jest w domu ojca, jest od niego zależna. I w takich sytuacjach
mężczyzna, ojciec czy mąż, może rozwiązać ten ślub. Ale jaki? No to nie odpowiem na to pytanie dokładnie. Tak jak próbuję znaleźć informację, no najprawdopodobniej ślub, który po pierwsze nie jest sprzeczny z prawem najwyższego, czyli że żona ślubuje, że będzie kapłanką pogańskich jakichś bóstw. No to jest w ogóle nonsens. To w tej sytuacji to nie jest taki ślub. Jakieś zobowiązanie finansowe, nie wiem, że wykona 1000 dywanów dla kogoś? Może. Nie wiem. Ale ślub to jest coś, bo tak jak mówię, judaizm to sprowadza do zwykłych zobowiązań, powiedzeń. Oczywiście ja nie kwestionuję, że powinniśmy wypełniać, jak coś mówimy, to powinniśmy to wypełniać, nie zmieniać tego. Zresztą dzisiejszy świat, zauważyłem, że rzuca słowa bardzo lekko, wypowiada się, że tak, ktoś zaprasza, tak, przyjdę, a później w ostatniej chwili jakaś wymówka, bo często jest taka wymówka, że on coś się innego wydarzyło i wszystko do tej nowej sytuacji dopasowuje, co już uzgodnione było wcześniej. Tą nową sytuację powinien uzgadniać, układać do tej sytuacji, do zobowiązania, które już wypowiedział. To jest ta część wspólna, że każde słowo powinno być przez nas wypełnione. A tobie przychodzi jakieś zobowiązanie? Nie, no właśnie dlatego się pytam, bo też mi... No bo wstrzemięźliwość. No, bo wstrzemięźliwość mi się kojarzy właśnie z takim jakimś... No mówię, bo wielu się na tym skupia, natomiast ja nie chciałbym się w tym kierunku iść. Też to jest istotne, tak? Znaczy, no bo to już mnie też tak interesowało, no i jakie możliwości decyzyjne w ogóle w związku z tym miała ta kobieta, tak? No, co mogła we własnym zakresie zrobić? No bo najpierw trzeba by przedstawić realia tamtych czasów, tak, że kobieta była zależna, znaczy te realia się nie też chciałbym przeczytać parę wersetów, co Szaweł się wypowiada, że te zależności się nie zmieniły, że te realia, czyli że żona jest podległa mężowi w decyzjach jego, że on decyduje, to się nie zmieniły. I chodzi może o właśnie o takie zobowiązania, które kolidują z wolą męża. Wchodzą w jego decyzyjność. Czyli na przykład, jaki ma, można by dać przykład? No, ziemia dziedziczna, tak, gdzie dziedziczona jest... z ojca na syna, w Izraelu mówię, i można było tą ziemię tak zwaną sprzedać, to jest duże nadużycie sprzedać, to jest dosłownie dzierżawa, bo nie można było pozbyć się własności, jak ją się miało, czyli ktoś ma długi jakieś i może albo pójść w niewolę, albo na odpracowanie, albo wydzierżawi tą swoją posiadłość komuś na określonych warunkach, jak to Tora mówi, w stosunku do lat szabatowych, wartość zbioru tej ziemi, co ona rodzi, przedstawia tą wartość tej ziemi w danym czasie. I uważam, że do tej decyzji ma tylko wyłącznie mąż czy ojciec. Jeżeli jest, tak? Bo jeżeli go nie ma, no to ma kobieta, tak? Wdowa na przykład. Ma tą decyzyjność. Ale jeżeli kobieta zadecyduje lub się dogada, a mąż powie no nie, bo mam inne plany, to
taka sytuacja, uważam, jest tutaj jak najbardziej odpowiadająca temu, co tu jest napisane. Bo ja nie mówię tam o czym gotować, będę teraz gotowała przez miesiąc czerwoną soczewicę, tak? Bo jest pyszna i zdrowa i mi smakuje. To jak jej nie pozwoli, to będzie później przez miesiąc czerwona soczewica. Nie mówię o takich zobowiązaniach, tak? Myślę, że tu chodzi o wejście w rolę męską, gdy kobieta podległa jest mężczyźnie. Bo o tym dokładnie bardzo dużo pisał Paweł. Sięgnijmy sobie, bo to pewnie potrzeba przeczytać w tym temacie, żebyśmy też pojęli, że się nic nie zmieniło w tej kwestii. Bo tak, tu podstawą jest ten liczb 30 rozdział 7 do 9 wersetu. Przeczytajmy sobie i zaraz do Pawła dojdziemy. Jeżeli kobieta wyjdzie za mąż, będąc związana jakimiś ślubami lub też jakąś nierozważną... Tu 30 rozdział, liczb 7 werset. Tu Poznański mówi nierozważną obietnicą. To jest złe tłumaczenie, nierozważną. Jakąś obietnicą, którą się niegdyś wypowiedziała, a jej mąż, dowiedziawszy się o tym, nie okaże sprzeciwu w dniu, w którym się o tym dowie, wówczas pozostają ważne jej śluby i zobowiązania, jakie wzięła na siebie. Jeżeli jednak mąż wyrazi jej sprzeciw tego samego dnia, w którym się o tym dowie, wtedy unieważnia on jej ślub i obietnicę, jaką nierozważnie wypowiedziała, biorąc na siebie zobowiązanie, a Jahwe to jej to odpuści. Oczywiście ważny jest ten ślub, co ona ślubowała, ale też ważne, dlaczego mąż ma prawo, dowiedziawszy się, rozwiązać ten ślub. Paweł w liście do Efezjan 5:20 pisze o tej zależności. Zobaczmy sobie ten fragment. Zawsze Efezjan 5:20-25, zawsze za wszystko dziękujcie Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jeszua Chrystusa. Tu dygresja mała. Komu mamy za wszystko dziękować? Jeszule Chrystusowi, czy Jezusowi Chrystusowi, jak to mówi się potocznie? Nie. Zawsze za wszystko dziękujcie Bogu i Ojcu. Bogu Ojcu. Bo niektórzy uważają Chrystusa za Boga i uważają, że tu jest mowa o Chrystusie i Ojcu. O Synu i Ojcu. Nie. Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jehoszua Chrystusa. Bądźcie podlegli sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej, żony swoim mężom jak Panu, gdyż mąż jest dla żony głową, jak Chrystus jest głową dla Kościoła, to jest dla zgromadzenia, on Zbawiciel ciała. Jak zgromadzenie podlega Chrystusowi, tak niech żony będą podległe we wszystkim mężom. Mężowie, miłujcie wasze żony, jak Chrystus umiłował swoje ciało, można powiedzieć, swoją wybrankę i wydał za nią samego siebie. Czyli tu Paweł potwierdza tą zależność. Powołując tą wyższą zależność, jaką jest, że mąż ma być podległy Chrystusowi, Chrystus Bogu, to jeszcze jest w jednym miejscu wypowiedziane. Może przeczytajmy sobie najpierw, a później omówmy. Pierwszy Koryntian 11:1-16. Bo też wyjaśnia Paweł, dlaczego jest ta zależność. To jest też istotne. Naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. Pochwalam was za to, że we wszystkich sprawach pamiętacie o mnie i zachowujcie zwyczaje w takiej formie, w jakiej wam je przekazałem. Pragnę, abyście wiedzieli, że głową, czyli to nie jest nauka stricte Pawła, tylko on przekazuje, naucza, że taka jest
zależność. Pragnę, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. A propos też dygresja równości Chrystusa, Boga i tak dalej w tej doktrynie. Każdy mężczyzna, który modli się lub przemawia z natchnienia Bożego, z nakrytą głową hańbi swoją głowę. Natomiast kobieta odwrotnie, jeśli modli się lub naucza z natchnienia Bożego, odkrywa głowę, hańbi ją, wygląda bowiem tak, jakby miała głowę ogoloną. Jeżeli więc kobieta nie nakrywa głowy, to niech ją ostrzyże. Jeżeli zaś wstydzi się ostrzyc lub ogolić, to niech wobec tego nakryje swoją głowę. Mężczyzna nie powinien nakrywać głowy swojej, bo jest obrazem i odblaskiem Boga, a kobieta jest odblaskiem mężczyzny. Mężczyzna nie pochodzi od kobiety, lecz kobieta od mężczyzny. Podobnie mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz ona dla niego. Dlatego kobieta powinna nosić na głowie nakrycie na znak zależności od władzy, od zwierzchnictwa, ze względu na zwiastunów. Zresztą Panu zarówno kobieta zależy od mężczyzny, jak i mężczyzna od kobiety. Kobieta bowiem pochodzi wprawdzie od mężczyzny, ale z kolei mężczyzna rodzi się z kobiety. Wszystko zaś pochodzi od Boga Ojca. Sami zresztą sądzicie, osądźcie, czy wypada, aby kobieta modliła się do Boga z odkrytą głową, czy nie poucza nas sama natura, że byłoby hańbą dla mężczyzny nosić długie włosy. Gdy dla kobiety jest to zaszczyt, Bóg dał jej włosy na okrycie. Jeżeli ktoś chciałby się o to spierać, to powtarzam, takiego zwyczaju nie ma ani u nas, ani w zebraniach ludu Bożego. I tutaj też tą zależność, tutaj można jeszcze wejść w małą dykresję tego nakrywania głowy, bo tu wielu się skupia nad tym nakrywaniem głowy, co to oznacza, jak nakazy są religijne, że kobieta ma nakrywać w każdej sytuacji głowę. Mężczyzna musi mieć krótkie włosy, na jęża ostrzyżone najlepiej. Albo na łyso, jak kryminaliści nie tak dawno. I takie interpretacje są. Natomiast wszyscy ci oni zapominają o jednej zasadniczej rzeczy. Że cały ten wywód Szawła, Pawła zaczyna się, sedno jest w trzecim wersecie. Pragnę, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Głową kobiety mężczyzna, a Chrystusa Bóg. To jest podstawa tego, o czym tutaj Paweł mówi. Brzydko mówiąc, o hierarchii. Kto jest gdzie, w którym miejscu. I czym jest to nakrycie głowy? Samo w sobie jest niczym. Jest tylko znakiem, jak to w 10 wersecie powiedział, że to nakrycie jest znakiem zależności. I teraz pytanie do interpretatorów, czy kobieta ma nakrywać głowę, czy nie. To jest mało istotne. Ważne, ale mało istotne. Bo co z tego, że kobieta nakryje głowę chustką, a w domu rządzi, mężczyzną rządzi. To jakby nie nakryła tej głowy, jakby sobie ogoliła głowę. O tym tutaj Szaweł pisze, o zwierzchnictwie, o znaku kobieta nakrywając daje zewnętrzny znak, że jest podległa żona, konkretnie żona, bo to słowo kobieta można też przetłumaczyć jako żona i tu kontekst mówi o tej zależności. Mężczyzna, żona, tak jak Tora mówi, że kobieta ma tą zależność, gdy wyjdzie za mąż. Wtedy jest głową jej mąż. I na znak tej uległości zakłada chustkę. Jak by się kobieta modliła, gdyby modląc się naruszała, czyli prosząc Boga o coś, czy wymuszając na Bogu coś,
co narusza władztwo jej męża. To jakby właśnie modliła się z nienakrytą głową. I tak odwrotnie mężczyzna. Co z tego, że on się modli, jak w domu żona rządzi nim? Tak zwany pantoflowy mąż, tak? Potocznie mówiąc. Tu o tym jest mowa. Tu nie jest stricte, czy ma nakrywać, czy nie. To jest istotne jako wyraz zewnętrzny. Natomiast wiele niewiast nakrywa głowę, a jest feministkami, buntowniczkami, zamężnych. Mówię o zamężnych kobietach. I manipulują swoimi mężami. To można by powiedzieć, że są oszustkami, są dwulicowe, bądźcie szczere, albo nauczcie się tej pokory. Mówię do tych żon. Nauczcie się pokory być podporządkowaną decyzją mężczyzny. Tak to skonstruował Bóg, nie ja. Tak to ustalił. Dlatego te śluby, gdy żona jakieś podejmie i widocznie są sprzeczne z interesami, że tak ujmę, mężczyzny, źle znowu mówię, męża, trzeba dokładniej mówić, męża, to on ma to prawo unieważnić. Bo tą hierarchia, brzydkie słowo, ale no, ja wolę używać tą decyzyjność, tak? Hierarchia to też porządek. No tak, ale to niesie tą negatywną energię tam w sobie, tak? Tą decyzyjność. Mężczyzna, mąż też jest podległy komuś. Odpowiada za rodzinę, za swoje decyzje. Przed Chrystusem i przed Bogiem. Tak samo dzieci są zależne od rodziców, od matki, od ojca. Jest pewna struktura decyzyjności. Czyli dziecko nie decyduje. Na przykład, nie wiem, można wziąć. Każdy ma prawo wyrazić swoją opinię i wolę, tak? I wtedy, czy matka bierze pod uwagę to, co dziecko mówi, czy ojciec bierze pod uwagę i wydaje decyzję, ale nie, ale on to wydaje. On, czy matka w stosunku do dziecka wydaje tą decyzję. A jeżeli ta decyzja jest poważna, to konsultuje się ze swoim mężem. A najgorsze jest to, że przy dziecku ojciec coś decyduje, rozważa, a matka w tym momencie kwestionuje to. To jest najgorsza rzecz, jaka może być w rodzinie. Odwrotnie może być? Też nie, bo dziecko nie powinno widzieć, powinno widzieć jednomyślność. Wszelkie takie sprawy powinny być załatwiane. Dobrze, zastanowimy się. Rozmowa na osobności, do jedności dojść, żeby dziecko widziało zawsze tą jednomyślność, bo dzieci są niektóre bardzo inteligentne i cwane i wykorzystują to później. Widzą to bardzo dokładnie. I tak to widzę, te śluby żony jako coś, które kolidują interes, ogólnie rzecz ujmując, męża i w tym dniu, kiedy on się to dowie, czyli tutaj, jeżeli liczymy od zachodu do zachodu, no to czyli do zachodu ma tą odpowiedź dać. Czyli tak zwana milcząca zgoda, czyli jeżeli nic nie wypowie, to znaczy, że się zgodził, że tak ma być. Tu przy okazji właśnie tego nakrycia głowy też chciałem wyjaśnić.
że to ma drugorzędne znaczenie. Ważna jest postawa. W dzisiejszych czasach, gdzie kobiety, ten ruch feministyczny i tak dalej próbuje rządzić, ale jak sobie kobiety robią niezależność i rządzą się, to ich jest wolna wola. Natomiast ten duch też zauważyłem, że w niektórych małżeństwach się ujawnia, a ma nie być tak. Bo jeszcze a propos tej zależności, jest jeszcze wypowiedź Pawła w kwestii nauczania. Też się zastanawiałem nad tym, czy to w ogóle poruszać teraz. Bo to też jest pewnego rodzaju, tutaj Paweł w podobnym tonie mówi dlaczego. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział od 5. I tu chcę zauważyć, to jest nadal w kontekście mąż-żona, bo teksty mówią kobieta-mężczyzna, ale to nie jest ta relacja, bo jeżeli nie ma tej zależności, czyli że ta pierwotna, czyli mąż, głowa rodu, był decyzyjnym w danym miejscu, w danym domu, w danym namiocie, dom jako alegoria, już nieważne jakie miejsce, które nazywamy domem. Jeżeli kobieta, córka, która została oddalona, wraca do domu ojca, jest mu podległa. On jest decyzyjnym, ojciec z powrotem. Tutaj, tak jak w Torze czytaliśmy, wdowa, która jest sama, która nie ma głowy tak zwanej, wtedy te śluby jej są niezmienne, ważne, nie można ich unieważnić. I Paweł w liście do Tymoteusza pisze też w konkretnej sytuacji, ale też porusza tą zwierzchność, bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Dziwny werset jakiś. Dał on sobie samego na okup za wszystkich. Oto świadectwo dla tych ważnych właśnie czasów. Jego głosicielem i apostołem ja zostałem ustanowiony, prawdę mówię, nie kłamię, nauczającym wszystkie narody prawdziwej wiary. Chcę więc, żeby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i kłótni. Tak samo, żeby strój kobiety był przyzwoity, aby ubierały się one skromnie i prosto, nie w wyszukane fryzury i złoto, nie w perły i kosztowne szaty, ale w dobre czyny, jak przystoi kobietom naprawdę pobożnym. Kobieta niech przyjmuje pouczenie spokojnie i ulegle. Nie pozwala natomiast kobiecie ani nauczać, ani przewodzić mężowi. Niech żyje w cichości. Widzimy, że to słowo greckie, co tu jest przetłumaczone na kobietę, już jest błędne, bo to słowo można przetłumaczyć na mężatkę też. I kontekst wskazuje, że jest mowa o mężatce. Mężatka. Nie przystoi niech przyjmuje pouczenie spokojnie i ulegle. Nie pozwala natomiast mężatce ani nauczać, ani przewodzić mężowi. Niech żyje w cichości. Przecież pierwszy został stworzony Adam, a potem Ewa. A nie Adam został zwiedziony, byli małżeństwem. Ale mężatka dała się zwieść i popełniła przestępstwo. Zbawi się zaś przez macierzyństwo, byleby tylko wytrwała w wierze, miłości, uświęcaniu się i skromności. Widzimy, że tutaj jest mowa o zamężnej kobiecie. Co niektórzy biorą wprost, że to wszystkie kobiety. Nie. Tu jest przede wszystkim mowa o tej zależności, o zwierzchności, że żona nie może w prawach decyzyjności przewodzić mężowi, go nauczać, wskazywać drogę, czyli podejmować decyzji, przewodzić. Tutaj ten powód, że
Został najpierw Adam stworzony, potem jego żona. Podobna jeszcze myśl, 1 Koryntian 14:33 po 40, ponieważ 1 Koryntian 14:33. Ponieważ Bóg jest Bogiem pokoju, a nie zamieszania, istnieje taka praktyka we wszystkich zgromadzeniach ludu świętego, aby kobiety milczały na wspólnych zebraniach, aby żony milczały na wspólnych zebraniach, nie dopuszcza się ich do głosu, lecz mają być poddane, jak przewiduje to prawo. Dlaczego mówię, że żony? Bo tu jest o tym mowa. Gdyby zaś chciały się czegoś nauczyć, niech pytają o to w domu swoich mężów. Dlatego w 34 wersecie powinno być żony. Nie wypada bowiem, bo to katolicki przykład, oni chcą, żeby wszystkie kobiety milczały, aby kobieta odzywała się na wspólnych, aby żona odzywała się na wspólnych zgromadzeniach. Czy Słowo Boże wyszło od was mężatek, czy raczej tylko do was dotarło kobiet mężatek? Jeżeli komuś wydaje się, że przemawia zamknienia Bożego lub posiada jakiś inny dar duchowy, niech zapozna się z tymi zarządzeniami, ponieważ są one przekazane nakazem Pana. Gdyby ktoś je zlekceważył, tego i Pan zlekceważy. A zatem, bracia moi, ubiegajcie się pilnie o dar przemawiania z natchnienia Bożego i nie zabraniajcie nikomu modlić się obcymi językami. Wszystko niech się jednak odbywa z godnością i z należytym, i w należytym porządku. Czyli żona ma nie pouczać męża na zgromadzeniach. Ma nie nauczać. Oczywiście może zadać pytanie mężowi. Na przykład, nie rozumiem tego i tego. I kolejna rzecz, też powinno to być, jeżeli jest dysonans zrozumienia jakiejś kwestii, powinni omówić to na osobności. Nie wchodzić w jakieś kłótnie czy rozważania na jakimś gronie i żona ma pouczać i poucza męża, bo na przykład źle coś pojmuje i w tym momencie go poucza publicznie w jakimś zgromadzeniu. Jeżeli mąż się myli, bo może tak być, bo na przykład później zaczął rozumieć pewne prawa, tak, bo generalnie założenie jest, że wszyscy wyrastają w tych prawach Bożych i wszyscy znają, ale już tutaj w czasach apostołów i tak dalej, no przychodzą różni ludzie w różnym czasie. Może żona być biegła w różnych sprawach, rozumieniu, ale to powinno być u nich w domu jako pytania zadawane, czy tak na pewno jest, czy w związku z tym tak powinno się myśleć, czy w związku z tym, z taką wypowiedzią, czy z taką, należy tak to rozumieć inaczej. Te śluby, może ktoś ma inne podejście, to też chciałbym usłyszeć, ale tutaj cały czas te śluby są w przestrzeni tej decyzyjności, czyli rozumiem, że ten ślub koliduje w tą decyzyjność żony, czy kobiety w domu swojego ojca, córki swojej, kobiety też, no bo kiedyś były różne relacje. To też ten temat przywołuje trochę to, żebyśmy się nie poddawali pod trendy tego świata, że dziecko jak ma 18 lat, już jest dorosłe, a mieszka u rodziców, że ono już sama za siebie decyduje. Nie, to pogański system tak wkłada w głowy. Jeżeli mieszkasz dziecko w domu rodziców, to jesteś podległe woli rodziców, ich decyzji. I wiem z doświadczenia, że gdybym znał to prawo, to w wielu swoich sytuacjach życiowych wziąłbym to pod uwagę. Bo byłem w takiej sytuacji i wiele konfliktów z tego powstało. Że
myślałem tak jak ten świat. Dorosły i mogę sam decydować. Ale to moje decyzje kolidowały z decyzjami głowy domu, w którym mieszkałem. I z dzisiejszego punktu czasu twierdzę, że te prawa, ta zwierzchność jest porządek, pokój. Oczywiście może to czasami być dla nas niewygodne, bo mówię, to świat wkłada nam w głowę coś i ze względu na to, co świat nam w głowę wkłada, czujemy, mamy poczucie jakiegoś dzieci, czy osoby, czy ludzie, żony, czy kobiety, dzieci, córki mają jakieś poczucie niższości, mają poczucie, oczywiście nie mówię tutaj o jakichś wynadzonych sprawach, tylko mówię o normalnych sytuacjach. Wkłada ten świat takie rzeczy. Natomiast jest, można też powiedzieć, że żyjemy w czasach wyjątkowych od buntu w Edenie, gdzie plan Boży został zawieszony, ale on cały czas jest realizowany, żeby wróciło wszystko z powrotem. Do tego, żeby każdy człowiek był na równi przed Bogiem w relacji. I do tego czasu Bóg ustalił taką zależność, żeby był jaki taki porządek w tym zdeprawowanym stanie wyjątkowym, w jakim znalazł się człowiek w stanie grzechu. I ten czas oczekujemy, że się skończy pod panowaniem Chrystusa Mesjasza jako króla nowej ziemi, odnowionej ziemi, w której ma mieszkać sprawiedliwość. I wtedy to nabierze wszystko innego wymiaru. Tak czuję, tak sobie to wyobrażam. Dlatego no, ten czas jest czasem przejściowym. Nie buntujmy się w tej hierarchii, znowu, że no, brzydkie to słowo jest, bo mówię, ono negatywny ładunek niesie ze sobą. W tym znaczeniu, że Bóg to tak ustanowił. Takie są też, można powiedzieć, konsekwencje, tak, decyzji, bo kobieta zadecydowała, Ewa w Edenie zadecydowała w tym momencie i zadecydowała, żeby dać to też swoim mężowi, żeby zjadł. Też mówiłem o tych decyzjach, Sara też chciała po swojemu zadecydować, dać potomstwo swojemu mężowi na swój sposób i tak dalej. Jest tych przykładów kilka. W Biblii czytamy. Dobrze, zrobimy przerwę. My dalej skupimy się na parszy. Po przerwie jest 13:15 do 14. Do 14 zrobimy przerwę. Zapraszam na drugą część omawiania tej.